Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnych inspiracjach miesiąca. Są to oczywiście inspiracje kwietnia i mam dla Was naprawdę długą listę ulubieńców i śmieję się, że jak tak dalej pójdzie, to naprawdę każda kategoria będzie zasługiwała na osobny film, bo sporo odkrywam produktów, dużo czytam, dużo oglądam, dużo testuję, także mam nadzieję, że Was to w jakiś sposób zainspiruje i nie przytłoczy i ten film nie będzie trwał godziny, także bez zbędnego wstępu przejdę do rzeczy, bo tak jak mówię, jest tego wszystkiego sporo, bo tutaj ściągę nawet, bo nawet słuchajcie, nie numerowałam tych wszystkich rzeczy, bo jest ich naprawdę kilkanaście, tak jak zazwyczaj do 10 nie dochodzę, no to tym razem jest tego dużo, także zaczynamy oczywiście od działu urody i moim pierwszym ulubieńcem jest maseczka. Ja w ogóle naprawdę mocno zaangażowałam się w pielęgnację, to mówiłam Wam już chyba w zeszłym miesiącu, i właśnie porządnie zaczęłam testować te produkty, które mam w swojej kolekcji i raz w tygodniu robię sobie maseczkę i zazwyczaj jest to maseczka z Resibo, która nazywa się Instant Beauty Mask. Ja ją po prostu uwielbiam, ona jest taka letnia, owocowa, przepięknie pachnie i powiem Wam szczerze, że naprawdę moja cera dawno nie była w tak dobrej kondycji, jak jest teraz. Nie umiem oczywiście wskazać, z czego to wynika, bo jak wiemy, to, co jest na naszej buzi, tak naprawdę jest odzwierciedleniem bardzo wielu czynników, ale regularnie raz w tygodniu maseczka wjeżdża na twarz, także ja ją Wam naprawdę serdecznie polecam i oczywiście wszystko linkuję. Mój drugi ulubieniec z działu urody to jest mój nowy gadżet i jest to, słuchajcie, depilator. Ja po raz pierwszy mówiłam Wam o używaniu depilatora i chyba po raz ostatni też, mniej więcej 1,5–2 lata temu, ponieważ wtedy właśnie przerzuciłam się na tę metodę depilacji. Od tego czasu dostałam od Was parę razy pytania o to, jaki produkt mogę zarekomendować i powiem Wam, że właśnie moja nowa zabawka to jest no coś niesamowitego. W ogóle śliczny jest, przyznam szczerze. Jest to depilator Browna Silk Epil 9 Flex. I słuchajcie, to ile to narzędzie ma funkcji, to jest nie do opisania. Ja przez lata podziwiałam moją mamę za to, że używa depilatora. Wydawało mi się to być po prostu katorgą i jak parę razy próbowałam z niego skorzystać, to chciało mi się płakać, to było straszne i jakoś nie wiem, jak to się stało, udało mi się przełamać, właśnie pamiętam na wakacjach w Grecji, teraz będzie 2 lata i nigdy nie zmieniłabym tej formy, a na pewno nie wróciłabym do golenia, no bo efekt jest po prostu niesamowity, nogi są gładkie, utrzymuje się to przez kilka tygodni i nawet jeżeli odrastają nam włosy, to one po prostu odrastają tak delikatne, niewidoczne, że to jest po prostu niebo a ziemia. Tak jak Wam mówiłam, on ma milion funkcji, bo oprócz tego odpowiada na moją potrzebę. To był, słuchajcie, mój duży problem w ostatnich miesiącach, latach, ponieważ używałam jednorazowych golarek i chciałam znaleźć jakieś rozwiązanie bardziej zero-waste'owe i właśnie ten produkt ma taką nakładkę, golarkę, tylko uprzedzam Was, to jest coś, czego trzeba się nauczyć, bo ja za pierwszym razem trochę sobie zrobiłam krzywdę, ale właśnie to, co jest super ważne, to to, że ten depilator po włączeniu ma tutaj taką lampkę, która nam pokazuje, w którą stronę należy go używać. Do tego ma jeszcze, słuchajcie, nakładkę z masażem, no wiadomo, że masaż, peeling sprawia, że włosy nam nie wrastają i ta depilacja jest bardziej skuteczna. No i słuchajcie, hit jest taki, że można go używać pod prysznicem, pod wodą, także ja co prawda nie mam problemu z tym, żeby depilować nogi na sucho, ale sądzę, że to też może mieć korzystny wpływ na uśmierzanie bólu i tak samo właśnie, jeżeli chodzi o jakieś okolice bardziej wrażliwe. Tyle w temacie depilacji. O, jeszcze na koniec Wam powiem, że zostawiłam Wam link do Media Expert, bo jest tam przecena minus 200 zł na ten produkt z kodem FLEX200, także zaglądajcie, polecam z całego serca. Jeśli chodzi o modę, tak jak mówiłam w zeszłym tygodniu, dresy tutaj królują, ale mam dla Was dwie inspiracje, propozycje. Pierwsza to jest zestaw leginsy plus top Adidas Parley i to jest w ogóle coś wspaniałego, bo to jest zestaw sportowy zrobiony z plastikowych butelek, także coś, pod czym ja się oczywiście podpisuję i bardzo się cieszę, że takie duże marki też idą gdzieś tam w tę stronę. I ja naprawdę Przechodziłam cały miesiąc w tym secie, jest świetny do ćwiczeń, super wygodny, wzór, którego bym się po sobie nie spodziewała, ale bardzo, bardzo mi się podoba i tak jak mówię, jest super urozmaiceniem do dresów, a ja w ogóle bardzo lubię zestawy, więc też nawet jak chodzę w dresach, to zawsze w takich monochromatycznych setach. I druga rzecz z działu modowego to jest naszyjnik, który mam na sobie, też naszyjnik, który przenosiłam przez cały kwiecień. Założyłam go po raz pierwszy na Wielkanoc. Jest to taki piękny, ręcznie robiony naszyjnik z kwiatkiem, który jest zatopiony w żywicy. Podlinkuję Wam też, gdzie można go kupić, bo to jest, tak jak mówiłam, handmade'owe, robione w Polsce przez super dziewczynę, także no, moim zdaniem jest to naprawdę coś prześlicznego. No dobrze, to dalej mamy dział jedzenia i dzisiaj postanowiłam podrzucić Wam sporo inspiracji kulinarnych, a raczej miejsc, z których ja czerpię inspirację. Wybaczcie psy w tle, zakładam, że pewnie trochę je słychać. Pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, o czym mówiłam w filmie, w moim takim domowym food vlogu, w ogóle bardzo Wam dziękuję za przemiłe przyjęcie tego filmu, to są gofry i to jest po prostu przepis, który podbił to domostwo. Mamy tradycję nową, która polega na gofrach w każdą niedzielę. Są to gofry z przepisu Jarzynowej, gofry dosłownie dwuskładnikowe, gdyby nie liczyć odrobiny syropu klonowego i szczypty soli. Polecam Wam zajrzeć do Jarzynowej albo do mojego właśnie foodvloga. To są gofry gryczane, które po prostu pobijają na łopatki wszystkie inne gofry, bo jednocześnie oprócz tego, że są przepyszne, to jeszcze są zdrowe. Także kocham, kocham, kocham. I słuchajcie, zrobiłam sobie taką listę. A, co ja w ogóle mówię, zanim Wam dam te inspiracje, to jeszcze kolejna rzecz. Po raz drugi wspomnę o produktach Dobra Kaloria, bo w zeszłym miesiącu mówiłam Wam o kiełbaskach, które nadal są wspaniałe. Teraz przetestowaliśmy jeszcze burgery i przetestowaliśmy klopsy. Wszystko 10/10, piękne składy, przepyszne, bardzo pięknie imitujące mięso, także to dla osób, które idą w tę stronę smakową. Jeżeli wolicie warzywne kotlety i smak mięsa zupełnie Was odrzuca, to nie kupujcie tego, ale naprawdę polecam. Teraz kupiliśmy też mielone, także jeszcze go nie testowałam, ale myślę, że również będzie pycha. I w klimacie jedzeniowym bardzo, bardzo Wam polecam kupowanie kawy z dobrego źródła. Ja bardzo lubię kawę. Powiem szczerze, że nie nazwałabym siebie jakimś snobem kawowym, dlatego że wypiję tak naprawdę każdą, ale wierzę w to, że warto wspierać kawy ze źródeł, gdzie wiemy, skąd rzeczywiście ta kawa pochodzi, które wspierają te plantacje kawy, które dobrze płacą producentom. Ja polecam Wam naprawdę też wspierać polskie palarnie. Ja robię swoje zakupy kawowe w Coffeedesku, też trochę tak sentymentalnie, dlatego że bardzo lubiłam chodzić na kawę do Coffeedesku w Warszawie i właśnie tam kupiłam do domu taką wielką paczkę kawy i to jest taka edycja specjalna Coffeedesk i Hard Beans. I Hard Beans jest polską palarnią i to jest Brazylia do kawiarki, przynajmniej ja używam tego do kawiarki. Mielę sobie w domu, jest to wspaniała kawa, ja piję kawę z mlekiem, więc do mleka ponoć najlepsza jest Brazylia, właśnie takie nuty nugatowe, orzechowe, pralinkowe, to jest coś, co ja uwielbiam, także naprawdę Wam serdecznie polecam. I teraz, kiedy to nagrywam, to wiem, że mają promocję i kilogram jest chyba za 89 zł, to jest, uważam, super dealem, także klikajcie, wszystko Wam oczywiście podlinkowałam. No i teraz czas na te moje inspiracje kulinarne i mam takie ostatnimi czasy 3 źródła, z których korzystam najczęściej, bo tak jak wiecie, albo i nie, ja raczej nie podążam za przepisami. Kocham książki kucharskie, o tym też za chwilę powiem, ale bardzo lubię oglądać sobie, jak ktoś gotuje na YouTubie po prostu, bo potem wiem, że nie wiem, za parę dni, za tydzień wpadnie mi jakiś pomysł, który podświadomie był inspirowany jakimś daniem właśnie, które oglądałam. I moje takie top 3 ostatnimi czasy to jest oczywiście Lauren Toyota, znana też jako Hot for Food, ale ja kocham jej takie albo vlogi właśnie z domu, gdzie ona pokazuje, co je w ciągu dnia, bo to jest świetna kobieta, improwizatorka. I tak samo na jej kanale takim oficjalnym, kulinarnym Hot for Food ona wrzuca taką serię, która się nazywa Recipe i tam po prostu spontanicznie tworzy przepisy z resztek w lodówce, czyli po prostu mój człowiek. Także ona. Druga rzecz to jest też odkrycie ostatnich miesięcy, to jest Avantgarde Vegan, chłopak, który w ogóle jest trochę taką ikoną weganizmu na YouTubie, no super cool gość w ogóle, który no, robi tak niesamowite, skomplikowane co prawda, ale naprawdę maksymalnie efektowne dania, że serdecznie Wam polecam. I tutaj taka ciekawostka, nie wiem czy ktoś z Was oglądał mojego vloga z Edynburga, z graduacji z zeszłego roku. Wydaje mi się, że ja wtedy vlogowałam, jakby, tak, na pewno vlogowałam, jak byli u mnie też dziadkowie właśnie na moim zakończeniu studiów, i wtedy mówiłam, że byłam w Wagamamas i tam jadłam wegańskie ala jajko, i to jest właśnie jego przepis, który został wykorzystany właśnie w tej sieci restauracji. To jest naprawdę prawdziwe, tam to była improwizatorka, to jest innowator. No i na koniec jeszcze taki trzeci kanał, który Wam polecam, to jest The Edgy Veg, to jest Candice, którą ja też oglądam od lat, tak samo jak Lauren, i ona robi dużo takich właśnie, weganizuje dużo przepisów, testuje różne takie trendy wegańskie i robi dużo takich trochę fast foodowych rzeczy, także ją też Wam naprawdę polecam. I chciałabym też powiedzieć o książce. W tym miesiącu polecam książkę kucharską. I jest to książka Świętujemy Alicji Rokickiej, Vegan Nerd. Naprawdę to jest książka, która wspiera nas we wszystkie święta, we wszystkie. No nie mam ją od dawna, ale na pewno Wielkanoc, czerpałyśmy w Wielkanoc bardzo dużo inspiracji właśnie z tej książki. Uważam, że tam są wspaniałe przepisy na takie swojskie, polskie, tradycyjne, świąteczne dania w wersji wegańskiej, także naprawdę polecam całym sercem. I a propos książek, tak sobie rzucam teraz luźny pomysł, więc dajcie znać, co o tym sądzicie. W ogóle tak widzę, że mówię już bardzo długo, a powiem Wam, że jestem w połowie mojej listy, także to będzie wspaniały po prostu film pełnometrażowy, albo chociaż odcinek serialu. W każdym razie, wracając, to pomyślałam sobie, chodzi mi coś takiego po głowie, żeby może stworzyć taki klub książki, żebyśmy razem wspólnie czytali jedną książkę w miesiącu. Nie wiem jeszcze sama, co o tym myślę, ale sądzę, że to byłoby coś fajnego, robić raz w miesiącu film właśnie o moich wrażeniach z książki, gdzie Wy w komentarzach pisalibyście swoje przemyślenia. Nie wiem. Mówię otwarcie, że nie wiem, ale rzucam pomysł. To, o czym jeszcze chciałam Wam powiedzieć, nie ma zbyt wiele wspólnego z książkami, ale powiedzmy, że można podpiąć pod tę kategorię, ponieważ są to planery, ukośnik notatniki, z GlowDust. Natomiast marka nazywa się Magic of I i to jest mój nowy nabytek, w którym się absolutnie zakochałam. No zobaczcie, one są po prostu przepiękne. I to jest to białe, to jest planer astrologiczny na 2020 rok. Co prawda mamy już maj, no ale uważam, że zawsze można rozpocząć pisanie w planerze. I jeżeli interesują Was takie klimaty astrologiczno-gwiezdne, to myślę, że to będzie coś absolutnie dla Was. Przede wszystkim jest tak pięknie wydany, a po drugie wyjaśnia bardzo wiele ciekawych zagadnień z astrologii, także można stworzyć sobie tutaj swój własny czart, dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Mamy informacje o tym, co dzieje się w gwiazdach, jaki mamy księżyc, w jakiej planecie, co to oznacza, pisać intencje z okazji nowiu, z okazji pełni. Także mówię, jeżeli to jest Wasz klimat, to absolutnie no, polecam. Jest pięknie też rozplanowany, bo piszemy sobie intencje na każdy tydzień. A drugi produkt tej marki, który mam, to jest zwykły notatnik. O niego też mnie pytaliście na Instagramie. On jest po prostu w linie gładki. Tutaj możecie z nim... w linie gładki, wiadomo o co chodzi. Jest pusty, ale ma wzór linii i możecie robić z nim co chcecie. I oba te cuda są w różnych wersjach kolorystycznych. Planery chyba są czarne i białe, natomiast notesy są chyba w 7 kolorach, także no coś pięknego. A, no i kluczowa sprawa, wyglądają jakby były skórzane, a to jest wegańska skóra, także są one oczywiście cruelty free. Ja sobie płynnie przeszłam z jedzenia do książek i zapomniałam o dziale fitness, moi drodzy. Muszę się Wam pochwalić, że na dobre związałam się z jogą i odkąd przyjechałam tutaj do domu na dobrowolną kwarantannę, chyba po weekendzie, tak pamiętam, w poniedziałek rozpoczęłam wyzwanie jogowe, o tym Wam już mówiłam, Home by Yoga with Adriene, i od tego czasu nie opuściłam ani jednego dnia treningu. Kocham jogę, kocham ćwiczenia w domu, naprawdę chętnie o tym więcej poopowiadam. To jest coś wspaniałego. Polecam też oczywiście wszystkie podcasty jogowe, chyba mam z Basią Tworek i z Kasią Bem i z Justyną Połoś. Także polecam. I chciałabym Wam też polecić kanał, z którym ja ćwiczyłam najwięcej w kwietniu. Jest to kanał Madalena Yoga. Ostatnio zrobiłam błąd, to nie jest Magdalena Yoga, to jest oczywiście Magdalena, ale Instagram i kanał nazywa się Madalena Yoga. I uwielbiam jej treningi, bo to są prawdziwe wyciski, tak jak ten challenge z Adriene, to było takie, powiedziałabym, lightowe doświadczenie. Tak, tutaj to są prawdziwe wyciski, ale jednocześnie właśnie w wolnym tempie, nie takie, że mamy wrażenie, że po prostu umrzemy w połowie tej praktyki. Naprawdę są super, no i też nagrane na Bali, także no ja jestem zachwycona, ale też Wam polecam Yoga by Ellie, jeżeli chcecie coś takiego bardziej spokojnego, ale też bardzo uważnego i skupiającego się na konkretnych partiach ciała. A ja przechodzę do filmów i znowu wracam do mojej ściągi. Słuchajcie, nie wiem, co mi się stało, ale przyszłam jakąś przemianę. I tutaj w ogóle chciałam tylko wspomnieć, że moja mama tutaj nadal siedzi, także kilka tygodni z rzędu uśmiecha się, słyszy mnie, mimo że powiedziała mi, żeby założyła słuchawki, bo ja naprawdę czuję się dziwnie nagrywając przy kimś. Tak, moja mama na pewno jest osobą numer 1 zdziwioną tą przemianą, ponieważ ja bardzo nie lubiłam oglądać starych filmów. Mimo że kino uwielbiam, to zawsze lubiłam nowe filmy, takie maksymalnie sprzed 10 lat, chociaż już, nie wiem, 2005 już brzmi jak jakieś zamierzchłe czasy. A ostatnio, powiem Wam, mamy fazę na filmy z przełomu lat 80. i 90. i oglądanie znanych, już teraz leciwych dla mnie aktorów w wersji młodej jest czymś naprawdę fascynującym. W ogóle muzyka tych filmów właśnie końcówki lat 80. jest niesamowita, że to cały ich klimat to jest coś pięknego. Oczywiście generalizuję i nie można tego powiedzieć o wszystkich filmach, które wtedy wyszły, ale mówię to oczywiście na podstawie tego doświadczenia, które udało mi się zdobyć w ostatnich tygodniach i powiem Wam, że tyle mam tutaj rozpisanych tych rzeczy, że powiem Wam po prostu, jakie filmy obejrzałam i sami sprawdźcie sobie, czy to jest Wasz klimat, bo na pewno pierwszy film to będzie Zielona Mila, który jest chyba numer 1 filmem na Filmwebie, który chciałam obejrzeć od miliona lat, naprawdę. Film, o którym zupełnie nic nie wiedziałam, to też jest taka moja przypadłość, że ja nie lubię spoilerów, więc często wiem, że chcę obejrzeć film, wiem, kto w nim gra, ale pojęcia nie mam, o co w nim chodzi. Jest to film, który dzieje się w więzieniu i teraz, żebym ja czegoś nie przekręciła, w bloku egzekucyjnym, tak, w bloku egzekucyjnym, w roli głównej Tom Hanks, no... Niesamowity film, nie spodziewałam się, że ma on też taki metafizyczny wymiar, serdecznie Wam polecam. I moim numerem 1 aktorskim w zeszłym miesiącu był Tom Cruise, czego się po sobie w życiu nie spodziewałam, bo on mi się tylko kojarzy z Mission Impossible, która po 3. części przestała w ogóle nie mieć cokolwiek wspólnego ze spoko kinem. Plus w ogóle Tom Cruise nie jest jakąś moją największą sympatią z uwagi na to, że jest po prostu królem scjentologii. Ale starałam się bez uprzedzeń podejść do tematu i przyznam szczerze, że młody Tom Cruise absolutnie podbił moje serce. Polecam Wam szczególnie film Top Gun, który ma niesamowity klimat i właśnie muzyka tam jest świetna i to jest o młodych chłopakach pilotach, którzy jadą do takiej szkoły, najbardziej prestiżowej szkoły dla pilotów w Stanach Zjednoczonych. I drugi film z Tomem to będzie Jerry Maguire i to jest film o mężczyźnie, który jest menadżerem sportowców. Czy chce Pani coś dodać? Jeszcze trzeci film? Jaki trzeci film? Ale mi się tak nie podoba. A, właśnie, to mi się pomyliło, że mi się pomyliło. To jest jeszcze oglądaliśmy Ludzie Honoru, ale nie uważam, żeby to był film aż taki super, moim zdaniem. No bo fajny, ale tak nie do polecajki, więc oczywiście możecie sprawdzić. Ale no powiem tak, no Tom Cruise jest piękny w tym młodym wydaniu i jestem w szoku, że jest tak świetnym aktorem, bo właśnie moim zdaniem dostał trochę taką etykietę pana z Mission Impossible i ja nigdy nie traktowałam go jako takiego aktora z górnej półki, a tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że chapeau bas dla pana Toma Cruise'a. Mam Wam też do polecenia 2 podcasty, które były przeze mnie słuchane najbardziej intensywnie w kwietniu. I pierwszy z nich to jest The Balanced Blonde podcast, to się nazywa Soul on Fire. Oczywiście wszystko podlinkuję, bardzo w takim klimacie duchowym, trochę wróżkarskim, psychologicznym, moim zdaniem bardzo adekwatnym na obecne czasy, nie dla każdego. Jordan, która go prowadzi, ma bardzo specyficzny głos i akcent, ma taki piskliwy głos i mocno kalifornijski akcent, ale ja też od lat się do niej przyzwyczaiłam i teraz bardzo sobie cenię jej treści, bardzo dobrze na mnie wpływają w obecnym czasie. Szczególnie Wam polecam taki podcast właśnie z kobietą, która w ogóle jest medium. Ona w bardzo fajny sposób odnosi się do tego, co dzieje się obecnie na świecie I drugi podcast, który jest totalnie trywialny, totalna rozrywka, po prostu dla mnie takie odmurzenie, to jest podcast takiej znanej amerykańskiej youtuberki Lauren Elizabeth, który nazywa się Mood. I powiem Wam, to jest o wszystkim i o niczym, po prostu ona sobie gada, ale bardzo ją lubię i po prostu umila mi to czas. I na sam koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach, ale to powiem pokrótce. Pierwsza z nich to są warsztaty Lacey Phillips, o której Wam mówiłam, pamiętam, w ulubieńcach listopada, kiedy byłam w Stanach, ponieważ byłam na evencie Lacey. Podlinkuję Wam jej profil, ona zajmuje się manifestacją, ale też w takim ujęciu bardzo naukowo-psychologicznym i ma bardzo dużo ciekawych warsztatów związanych właśnie z pracą nad sobą u siebie na platformie. Zaczęłam to robić w tym miesiącu, nie chcę na razie się o tym wypowiadać, ale na pewno jest to coś, co miało duży wpływ na to, jak ja się czuję i jak spędzałam czas w kwietniu, także zajrzyjcie, jeżeli Was taki temat interesuje. I na sam koniec też moim dużym ulubieńcem były webinary poza ramami, webinary Mai, która była gościem mojego pierwszego majowego podcastu, także Wam Was oczywiście odsyłam. Maja jest historykiem sztuki i zajmuje się takim popularyzowaniem sztuki, przybliżaniem tej sztuki do ludzi i pokazywanie jej w taki bardzo przystępny, nieelitarny sposób, budzaniem naszej ciekawości, zachęcaniem do zadawania pytań i właśnie organizowała darmowe webinary ze zbiórką pieniędzy na sprzęt medyczny do walki z koronawirusem, o czym też mówimy w podcaście. Zajrzyjcie po prostu do Mai i też na jej stronę, bo teraz nie chcę się o tym rozgadywać, bo już naprawdę ten film jest mega długi i ja już kończę, ale ja bardzo od dawna chciałam zająć się tematem historii sztuki, dowiedzieć się nieco więcej i właśnie takie webinary tematyczne są dla mnie po prostu stworzone, także zachęcam Was naprawdę do zajrzenia do Mai, też na jej profil na Instagramie, bo ona tam wrzuca bardzo dużo ciekawych materiałów. Kochani, koniec, to już są wszyscy moi ulubieńcy. Było tego naprawdę mega dużo. Dajcie znać, czy Wam to pasuje, że tego jest tak strasznie dużo, czy to nie jest przytłaczająca ilość. Czekam na Wasze inspiracje, wierzę, że dla wielu osób też jest to czas, kiedy macie właśnie więcej czasu na zgłębianie tematów, które gdzieś tam odkładaliście. Mam nadzieję, że trzymacie się zdrowo, że wszystko u Was dobrze i czekacie na kolejny film. I chyba mogę to ogłosić, że za tydzień, zgodnie z Waszymi prośbami, będzie taki film ala ten sprzed 2 tygodni, tak, czyli taki trochę vlogowy, tylko właśnie wersja weekendowa, jak wygląda mój czas. Ale może to Wam wyjaśnię już przy kolejnym filmie, a za 2 tygodnie szykuję coś specjalnego, ale to dowiecie się już za tydzień. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pa!